Kolejny raz w tym sezonie koszykarze Deki walczyli w Pelplinie o punkt do końcowych sekund meczu. Tym razem lepsi okazali się goście AZS Politechnika Opolska. Pokonali Dekę 70-67. Ekipa z Opola zaczęła od prowadzenia 10-0, co zaniepokoiło miejscowych kibiców. Przebudzenie Deki nastąpiło w drugiej kwarcie. Tradycyjnie zespół Marcina Radomskiego przeplatał skuteczną i efektowną grę okresami słabości. Mecz był niezwykle wyrównany. Do przerwy Pelplinianie przegrywali 31-35. Po trzeciej udanej dla gospodarzy kwarcie prowadzili różnicą jednego punktu. Do końca spotkania wynik oscylował wokół remisu. Na minutę i 40 sekund przed końcem było 67-67, potem to jednak goście zdobyli 3 punkty, a Deka rzutem za 3 w ostatnich sekundach miała doprowadzić do remisu. Nie udało się, piłka zatańczyła na obręczy i nie wpadła do kosza. Po 14 kolejkach AZS Politechnika Opolska jest w pierwszej piątce pierwszej ligi, a Deka zajmuje 12 miejsce w tabeli. Jeżeli przegrywa się spotkanie jednym posiadaniem, to tak naprawdę sprawa jest o tyle prosta, że wszystko, co się w tym meczu wydarzyło, no miało znaczenie, tak? Bo wystarczyło jeden błąd mniej zrobić, jedną rzecz lepiej zrobić, jeden rzut więcej trafić, jedną akcję lepiej wybronić i ten wynik mógłby inaczej wyglądać. To jest piękno koszykówki. Myślę, że obie drużyny stworzyły fajne i emocjonalne widowisko. Jeżeli chodzi o nas, no to na pewno ten przespany początek. No w takim meczu, tak jak mówię, wracając jeszcze do tego, że jeżeli ten mecz cały był wyrównany, tak, to niewiele mamy spotkań w tym sezonie, które przegraliśmy z Biurką i na koniec myślę, że dwie zbiórki, gdzie zastawienie było no, drugą najważniejszą rzeczą, na którą mieliśmy się skoncentrować. Dwie zbiórki w ataku dały dwa dodatkowe posiadania przeciwnikom, które oni skrzętnie zamienili na punkty i myślę, że to zadecydowało w końcówce o ich zwycięstwie. Mamy mecz za 4 punkty z Łowiczem za tydzień u siebie, dlatego trzeba wyciągnąć wnioski i trzeba właśnie się tak nastawić, że te mecze mogą tak wyglądać i cała zabawa polega na tym, żeby z Łowiczem to my, żebyśmy zebrali jakieś dwie kluczowe piłki albo wyszarpali jakieś dwie, no bo to będzie spotkanie za 4 punkty. Ja bym na razie może poprzestał, bo później jest przerwa świąteczna, a po przerwie mamy zakończenie rundy w Starogardzie. No wiadomo, że to będzie mecz dla wszystkich, więc to też jest mecz o 4 punkty, więc końcówka sezonu jest dla nas o dużo punktów.